Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji skala bluesowa. Skala bluesowa to tak naprawdę skala, która ma o jeden więcej dźwięk niż pentatonika molowa. Weźmiemy sobie, zrobimy to na przykładzie tonacji A. Dla ułatwienia, żeby było od razu, można było połączyć to elegancko z pentatoniką molową. Skala bluesowa ma dźwięk charakterystyczny, tak zwany blue note, czyli niebieski dźwięk. Blues po angielsku w ogóle oznacza smutki. Tym dźwiękiem jest kwarta zwiększona. Z lekcji o interwałach już to powinieneś znać. Kwarta zwiększona. Oczywiście wszystko się odnosi, bo nie to, że kwarta zwiększona, po prostu kwarta zwiększona. Wszystko się odnosi do dźwięku tonicznego. Czyli jeżeli dźwiękiem tonicznym jest A, prymą jest A, to kwarta zwiększona oczywiście odnosi się do tego tonicznego dźwięku. Oczywiście to musimy o tym pamiętać. Teraz tak, dźwięków ma 6. A, C, D, Dis, E, G. Prawda? Bo dodajemy ten blue note, kwartę zwiększoną. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przepis? Pryma. Tercja mała. Już smutnawa jest. Kwarta czysta. Kwarta zwiększona. Kwinta czysta. Septyma mała. Oktawa. Teraz pierwsza pozycja. Zaraz wszystko rozkminisz, o co tutaj chodzi. Pierwsza pozycja to jest tak. 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 8, 5, 8. Mówiliśmy sobie wcześniej w pentatonice molowej, że i durowej, że gramy te schematy po dwa dźwięki na strunie. Tutaj z racji tego, że mamy tą kwartę zwiększoną, to w dwóch przypadkach gramy trzy dźwięki, czyli na piątej strunie gramy 5, 6, 7 i na trzeciej strunie gramy 5, 7, 8. Twoim zadaniem będzie teraz przepisanie wszystkich pięciu pozycji pentatoniki molowej i dopisanie do niej innym jeszcze kolorkiem w tych dwóch przypadkach, bo raz mieliśmy napisać dźwięki, prawda? A, C, D, E, G, A. To musimy dopisać dis. A druga opcja była, mieliśmy napisać kropki. Czyli kropka 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Tutaj dopisujemy 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8. 5, 8, 5, 8. Po prostu dopisujemy sobie ten blue note. Ważne, żeby dopisać też innym kolorem, bo to już tam zaczynam już się w głowie mniej więcej układać, że to jest ten dźwięk dodatkowy, prawda? To jest ten dźwięk, bo mamy wtedy 3 półtony obok siebie dołożone. Kolejnym ćwiczeniem, nie mówiłem o tym w pentatonikach, ale teraz powiem, kolejnym ćwiczeniem jest śpiewanie sobie tych, wyciąganie tych dźwięków, bo może śpiewanie to jest zbyt górnolotnie powiedziane, wydobywanie tych dźwięków. Nawet jak nie umiesz śpiewać tak jak ja, to spróbować. Czyli po prostu mamy tak, gramy w poprzek gryfu, bo to już zakładam, że już te 5 pozycji sobie rozpiszesz, prawda? Od 5, 5, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 15, 15, 16, 17, 18, 15, 18 albo 3, 5. 2, 5. Te pozycje sobie już rozpiszesz. To jest zadanie domowe. Bez niego proszę nie przechodzić na następną lekcję, bo będzie kartkóweczka. Będzie sprawdzanie zadania. Ale chodzi o to, żeby teraz sobie jako drugie ćwiczenie nucić to. Bardzo niekomfortowa taka sytuacja, bo wydobywamy dźwięki jakieś takie, no nie wiem, wiem, że tutaj to nie pasuje, nie ciągnie, ale chodzi o to, żeby mózg,
żeby mózg próbował jakby już rozciągać, żeby już jakby się w szarych komórkach tworzyły takie jakby układy, które, aha, ten dźwięk tu jest tak, bo wtedy wiemy, że na przykład. Zaczynamy troszeczkę improwizować. Tu można powiedzieć, że już samo się ciśnie to improwizowanie, że już nucimy, improwizujemy, to właściwie już jest samo się ciśnie na usta. Na pewno znasz, albo może nie, panią Dudziak, która nie śpiewa, tylko solmienizuje po prostu. Ona takie rzeczy wydobywa z siebie, więc właściwie można powiedzieć, no skoro ona może, to ja też mogę tak próbować grać, no nie? To jest bardzo fajny sposób też muzyki, bo można powiedzieć, troszeczkę gramy jakby na dwa instrumenty, trochę głos, trochę, prawda, dźwięki. Ja wiem, że to jest, może być to dla ciebie troszeczkę śmieszne, że tak mówię, no śpiewaj sobie, prawda, ciągnij sobie. Albo posłuchaj sobie jazzmenów różnych, jak oni właśnie, można powiedzieć, w ten sposób też rozmawiają muzycznie. Jeden ustami, drugi na trąbce, trzeci na gitarze. Więc właściwie to jest fajna zabawa. Poza tym takie śpiewanie tych dźwięków. Pentatonice wcześniej też oczywiście jak najbardziej. Dzięki temu też sobie poćwiczysz głos, bo przećwiczając, przegrywając i prześpiewując x razy te skale, to już się głos też poprawia. Rozciąga się wysokość rejestr, prawda? Bo tu mamy niskie. Prawda, sobie rozciągamy, wtedy też rejestr głosu. No, nie przyszliśmy tutaj, żeby śpiewać, ale po to, żeby móc tworzyć muzykę, improwizować, bo właściwie większość gitarzystów, większość osób, które chce grać na czymś, wiadomo, zapali się jakąś kapelą, o tam fajnie, super, gra Iron Maiden, Metallica czy jakikolwiek inny zespół, ale większość osób chce też później po jakimś czasie grać coś swojego. I wcale to nie musi tak wyglądać, że na pytanie. Moje pytanie, kiedy chciałbyś grać solówki jakieś? Za jakieś 3 lata. Możesz grać już teraz te solówki. Ciekaw jestem jak. Właśnie ci pokażę. No właśnie, teraz zaczynamy to robić, bo granie tych dźwięków, nawet granie ich liniowo, czyli prawda, poszczególne stopnie. Bo stopnie teraz skali, tu mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Szósty. Bo siódmy będzie znowu pierwszym. Czyli mamy o jeden więcej niż pentatonice. Granie tych, śpiewanie tych, granie tych stopni skali liniowo, ale z pauzami. Jedna rzecz, grać z metronomem w stylu raz, dwa, trzy, cztery. To jest bardzo istotne. A drugie, granie sobie zostawiać pauzy jakieś. Czyli tak jak tutaj grałem też, prawda? Tu już zaczynamy improwizować, bo dodajemy do takiego rytmicznego, regularnego uderzenia, dodajemy pauzy, wydłużamy jeden dźwięk dłużej, drugi krócej. Już nam powoduje, że jakaś tam myśl muzyczna, może w twoim odczuciu taka trochę uboga, trochę taka jakaś, no nie wiem, a mi się to nie podoba, jakoś tutaj tak nie, no nie za bardzo, jakiś dym, dym, dym. W twoim odczuciu może być to takie jakby mało fajne, ale już zaczyna się tworzyć, już zaczyna się jakaś taka
dobieranie, można powiedzieć, takich wyrazów, bo każdy z tych zagrywek, każda z tych zagrywek to można powiedzieć jest jakiś wyraz, jakieś coś, co tworzy napięcie, czy na przykład zagramy. Czy zagramy szybko, to tworzy takie większe napięcie, takie jakby coś tu się działo, prawda, takiego mocnego, agresywnego. Czy wolno? Kończymy na dźwięku tonicznym. Pamiętaj, dźwięk toniczny, zaczynamy, kończymy na nim. To można powiedzieć troszeczkę taka jakby kropka nad i albo kropka na końcu zdania. Rozpoczęcie to jest duża litera, można tak powiedzieć, duża litera w zdaniu, a zakończenie to jest ta kropka, czyli zakończymy tym samym dźwiękiem, żeby już jakby zamknąć tą myśl muzyczną. Ale widzisz, tutaj to, co tutaj grałem, to już te myśli muzyczne się tworzą, prawda? Rozciągamy niektóre dźwięki, tu popróbuj. Powiemy sobie jeszcze dokładnie o tych ćwiczeniach w następnych lekcjach, odnośnie ogrywania skal, ale już sobie popróbuj. Cofnij się do tej pentatoniki durowej i molowej, też sobie popróbuj właśnie ponucić, grać oczywiście z metronomem, żeby równo grać, ale grać też z metronomem, tylko że dawać te pauzy. Metronom sobie niech wystukuje, a my sobie po prostu jakoś improwizujemy. Już zaczyna się coś dziać. Także dobra, powiemy sobie więcej o tym improwizowaniu jeszcze za chwilę, ale widzimy się w następnej lekcji. Tylko oczywiście zadanie musi być zrobione. Trzymaj się, cześć.